Proszę Państwa, i tym sposobem 2,5 godziny minęło nam, jak Zbicza strzelił, oglądając skarby zgromadzone w gabinecie numizmatycznym Muzeum Narodowego w Krakowie, zbiór Emeryka Hutęczapskiego i nie tylko. Polecamy. Kraków jest na linii wycieczek pewnie nie jednej osoby w trakcie wakacji. Warto tutaj na chwilę się zatrzymać. W praktyce ta chwila może stać się trochę dłuższą chwilą, ale warto poglądać, bo tak wyeksponowanej kolekcji numizmatycznej w Polsce w tej chwili nigdzie nie znajdziemy. Centralnie umieszczonego blota w pierwszym pomieszczeniu z banknotami, gdzie jest kilka nietypowych ciekawostek. Tak widzę, że się tutaj to nie zmieniło. Pierwsze z nich to etui z starymi monetami polskimi. Samo złoto. I to jest bransoleta z tychże monet, należąca bodajże do generała Dąbrowskiego, z tego co pamiętam. Obok biżuteria z 2-5 złotówek powstańczych, powstania listopadowego. Obok z kolei dukaty, w tym dukat powstańczy. Jako biżuteria, tam ciekawa portmonetka, a tutaj na przykład cała książeczka obligacji, pożyczki, posiłki polskie. Na dole coś, co intryguje kolekcjonerów pieniądza papierowego, czyli grzbiety do banknotów kościuszkowskich. Tak wyglądały, kupione w drugiej połowie XIX wieku na licytacji, wykupione od Żydów, gdzie były przeznaczone jako makulatura poniekąd, a sprzedawane na licytacji, wówczas odkupione, zaoferowane hrabiemu Czapskiemu. W efekcie w zbiorach muzealnych znajduje się prawie komplet tychże grzbietów. Grzbiety przez przyłożenie cięcia, linii cięcia, czy zgadza się wzór, umożliwia weryfikację oryginalności banknotów kościuszkowskich, insurekcyjnych, czyli wycinany ręcznie każdy z nich z grzbietu. Zawsze można było w ten sposób zweryfikować, przytykając powrotem do grzbietu. Tutaj jakaś kaseta na medale. Teczka na monety ze zbioru Stanisława Augusta Poniatowskiego, dar rodziny Czapskich. Chyba to będzie osiemnastka, dokładnie. Piękne, zdobne pudełko pamiątkowe na monety powstańcze i banknot u góry. Jedno z najładniejszych w ogóle, jakie kiedykolwiek widziałem, a obok bardziej standardowe, ale z efektownym orłem na wieczku. Pudełko z odważnikami monetarnymi, czy na dole zestaw stemplów do falsyfikatów Meinerta.